które spełniają dziewczęta. Siemaneczko wszystkim w kolejnej odsłonie wywiadów. Parę dni temu był tu kolega, ale mówi, że jeszcze ma bardzo dużo do powiedzenia, więc jeszcze wiele przeprowadzimy odcinków. To co byś miał, mordeczka, do powiedzenia, bo ludzie lubią poszukać coś ciekawego, coś wyjątkowego, albo coś zwykłego, prostego, naturalnego. A o czym chciałbyś posłuchać? O wszystkim, co warte, dlaczego warto jest nadstawić uszy. Okej. Okay. Uszy jest dobrze nadstawić nad hip-hopem, nad rapem, nad muzyką. Ja lubuję się w muzyce i bardzo lubię słuchać muzyki typu rap, ale lubię też muzykę klasyczną, elektroniczną i w dobie dzisiejszej technologii możliwości odsłuchowych po prostu te kawałeczki, które są tak dobrze przygotowane, tak dobrze zmiksowane, zmasterowane, że jak masz dobre słuchawki, to jest miazga. To przechodzisz w ogóle w inny poziom ekscytacji człowieku dźwiękiem. Więc ucho jest dobrze nastawić nad rapem, nad drugim człowiekiem jest przede wszystkim dobrze nastawić ucho. Słuchać innym? Tak, jak mają coś do powiedzenia. Jak pierdzą, to po chuj ich słuchać. No, ale to bardzo dużo ludzi ma coś do powiedzenia, tylko mało kto ma coś sensownego, wiesz. To w tym jest w ogóle cały problem. No wiem, ale mam jeszcze inne narządy rozpoznawcze. Typu oczy, usta, cały smak, węch, mowę ciała, to wszystko. Nie musimy wcale słuchać, możemy oglądać, obserwować. Myślisz, że na migi się zaczniemy porozumiewać? No słuchaj, no w dobie kodu binarnego, technologii i języków myślę, że jesteśmy w stanie się porozumiewać w tak wiele różnych sposobów, że to jest hit. Jest ogrom. Wiedzy jest ogrom. Przepraszam. Ludzie są troszkę zapoblokowani na wiedzę. Zależy. Zależy od kraju i systemu edukacji. Tak. Ja mam taką ciekawą historię. Ja podbiłem do jakichś małolatów w Hiszpanii, jak byłem, i się ich pytałem. Ej, mordy, czy wy lubicie chodzić ze szkoły? I kurwa, tam wszyscy mówili, że lubią. Przecież ja nienawidziłem iść do szkoły, jak chodziłem tam, to robiłem tylko burdel i paliłem szlugi i rozkminiałem, jak to kurwa oszukać system. To, co się działo w szkołach za naszych czasów, a za czasów jeszcze starszych, to jest kurwa taki hardcore, że wiesz przecież... To, no, jak ja gadałem z Angolami, co tam chodzili jeszcze kiedyś w Anglii, to oni też jak chodzili sobie do szkoły, to tam bez książek, zeszyty mieli tam w jakiejś szafeczce, filmy oglądali, tam mało kto się uczył i w ogóle coś wynosił z tej szkoły. To jest też nauka. Co jest? No też nauka, no wiadomo, kto... Tak, duża część tej naszej nauki, którą my mieliśmy przerabiać, bo ja nie do końca ją przerobiłem, to może iść z czasem na marne, ale są sytuacje, kiedy dopiero na przykład po 30 roku życia zaczynasz rozumieć, że jednak te wszystkie rzeczy były potrzebne. No oczywiście. Któreś nie, któreś tam odejdą, zapominasz wiele, prawda, ale sam w ogóle sposób tego, abyś się nauczył w szkole koncentracji, tego, że musisz parę godzin wysiedzieć, coś się nauczyć, to jest bardzo dobre. Ten system szkolnictwa tutaj w Polsce był dlatego taki, ponieważ przygotowywali właśnie ludzi do tego, żeby już na zachód jechali pracować, żeby zapierdalali, najlepiej żeby byli kumaci, tacy pracowici, więc dlatego akurat u nas był taki system. Ale są tego plusy oczywiście, że jest poziom taki troszeczkę wyższy, wiesz, niż właśnie jak pojedziesz za granicę i porozmawiasz z pierwszym lepszym Angolem, to zobaczysz, że tam jest troszkę inny poziom. Oczywiście, że tak. Ja nie chciałbym tutaj, że całą zasługę, bo system szkolnictwa ogólnie oczywiście jest tragiczny, nie? Tak, ale to w każdej szkole... Dzieci w szkole i tak dalej. No to co powiedzieć? Uważam, że w każdej szkole było tak, że trafiałeś na wybitnych pedagogów. W podstawówce chyba nie. Nie, ogólnie nie, patrz, jest cały zespół, prawda, w szkole.
jest woźny, są nauczyciele, jest dyrektor, jest ktoś, kto dba o porządek, jest WF-ista, jest szatniarka, jest to zorganizowane, prawda? Jest jakiś psycholog, ktoś, kto zarządza czymś, ktoś, kto organizuje wywiadówki, ktoś, kto na nie przychodzi. Ten cały system, ta cała sieć, wiesz, co chodzi? Tak, tylko to są czynności podstawowe, które może wykonać każdy człowiek, który ma dwie ręce i dwie nogi zdrowe. Oczywiście. A jak chodzi o sam system szkolnictwa, tak, prawda? O to, co jest narzucone, jak nauczyciele są nauczani, aby później te dzieci tam wychować, no to jest tragiczne. Zależy. Za naszych, a teraz to już jest w ogóle masz. Zależy. Potrzeba. No patrz, no bo... Jakbyś tu wyjaśnić. Miałeś tak to zorganizowane, że jak umiałeś się obrócić w tej szkole, to ci było w niej dobrze. Ale były tam też inne osoby, inne osiedla, inne chłopaki, inne maniury. I tak dalej. Czasami dochodziło do sytuacji dantejskich w szkołach. I ktoś nie miał najmniejszej ochoty tam chodzić. Bo miał dojazd, albo było chujowo. Musiał tracić czas. A czasami ktoś, kurwa, lubiał tam chodzić, bo robił burdel i miał pekę. Albo zależało, bo ja czasami przychodziłem, a czasami nie. Zależy, jakie miałem widzimisię. I jak musiałem się poukładać w tym, żeby zdać, kurwa, za pierwszym razem wszystko. Bo, kurwa, ja miałem zawsze zagrożenia. Jakieś, kurwa, miałem problemy, że nie miałem frekwencji, że robię burdel, że wychodzę cały czas na szlugi, że, kurwa, coś tam. I cały czas jakiś dojazd, ale finalnie zdawałem wszystko za pierwszym razem wraz z maturą. Zawsze, kurwa, tak, że miałem po 13 zagrożeń. I jakoś się udawało to zrobić. Bo, kurwa, potrafiłem siąść do tej jebanej książki na pół dnia i na najważniejszy moment, kurwa, powiedzieć tak, że dostawałem trójki, czwórki. I babki mi mówiły, że, kurwa, jest we mnie przejebany potencjał. Ale ja miałem to w picie. Bo były ciekawsze rzeczy na tym świecie. Typu, kurwa, muzyka. Typu, kurwa, dobre relacje z ludźmi, wiesz co, czyli fajne imprezki. No ale to gdzie? Myślisz, że to się wszystko opłacało? Słuchaj, te relacje i ta muzyka, czy to ci przynosi dzisiaj korzyść? Pewien psycholog powiedział, cytuję, nie wszystko, co się opłaca, to warto i nie wszystko, co warto, się opłaca. To jest coś w stylu, co tanie, to drogie. Ten sam psycholog powiedział na TEDzie jeszcze, że różni ludzie w różny sposób różnie interpretują różne sytuacje, prawda? Oczywiście. Bo każdy ma swój krzyż i swój bagaż doświadczeń. Swój punkt widzenia, ale nie każdy ma swoją prawdę i rację, tak jak niektórzy myślą. No bo prawda jest jedna. Każdy może mieć zdanie, opinię lub właśnie swój punkt widzenia. Trzeba zaakceptować, że jeśli coś jest prawdą, to jest prawdą. I to jest niezaprzeczalne. Ale jest prawda obiektywna i subiektywna, są zdania podzielone odnośnie tego, czym jest, co jest na przykład prawdą i czym jest piękno. Podziałów na świecie jest tak dużo. To jest, kurwa, to jest złe po prostu, wiesz co, to jest czyste zło. Jest tak dużo podziałów na świecie. Tną się ze sobą, kurwa, prawie wszyscy o wszystko. Najbardziej o pieniądze. I o wpływy, i o teren. Same podziały nie są aż tak złe, jak właśnie to, że się ludzie tną. No ale to są różne bo sposoby. My się możemy na przykład, nie wiem, ty możesz grać w tenisa, a ja przykładowo w piłkę nożną, ty wolisz mieszkać w domku, ja w mieszkaniu i tak dalej. No oczywiście. Natomiast chodzi o to, żebyśmy się nie cieli. I dlaczego się ludzie tną? No to bez, dlaczego się ludzie mordują w ogóle? To warto zadać takie pytanie. Ja mam pomysł na odpowiedź na to pytanie. Bo jak ktoś jest zdesterowany i jest naćpany 10, kurwa, 10 czegoś, i, kurwa, na gwałt potrzebuje przejebaną ilość pieniędzy, żeby się uratować, bo, kurwa, jest po zadłużeniu na przykład. Byłeś w takich sytuacjach. To on jest w stanie się, kurwa, naprawdę wykazać takim sprytem i ryzykiem, taką zuchwałością, żeby to zdobyć, że jest w stanie, kurwa, zabić nawet. Albo dziewczyna jest w stanie zrobić wszystko za pieniądze. Absolutnie. One robią, kurwa, takie rzeczy, że to jest koniec, tylko trzeba pokazać walutę. Dużo waluty. Czyli waluta zaczyna być, zastępować Pana Boga tutaj w dzisiejszym świecie. Zależy. My żyjemy w kraju monoetnicznym,
monogamicznym w Rzeczypospolitej Polskiej jesteśmy wychowani kurwa w religii katolickiej, prawda? No tak. Kurwa no, przecież my, ci prawdziwi Polacy mają honor i zasady. Jest to w jakiś sposób zarzucone tutaj, że jest bez przybału. Jakże jest bez przybału? O czym mówisz teraz? Jak jesteś grzecznym, ułożonym kurwa obywatelem i umiesz cokolwiek powiedzieć, nie robisz kurwa przypału, to w tym kraju możesz żyć pięknie. Ja sobie cenię moje życie i moje wszystko. Każdy dzień niesie przejebaną przygodę. Ja uwielbiam swoje życie i chcę przeżyć jak najdłużej. Każdy poranek traktujesz jak... Nie, dziękuję. Każdą noc, każdy poranek. Każdą sekundę, wiesz co chodzi? To wracając do tej muzyki, różne współprace miałeś, robiłeś teledyski, mógłbyś coś, co powiesz o tym, jak ty patrzysz na muzykę, bo wspomniałeś o tym, że właśnie, że na dobrych słuchawkach, jak się te dobry rap wrzuci, to się można przenieść w inne miejsce. Tak, jest element magii w tym wszystkim i piękna, i sztuki, i tego wszystkiego, kultury. Tego wszystkiego, co się wydarzyło w tym hip-hopie, to jakie są koneksje, kto z kim współpracował, jakie bity są, kto to miksuje, masteruje, to jest kurwa cała sieć. To jest cała ogromna sieć. Tak jak patrzysz na architekturę i na to wszystko, to jest powiązane miejscami, jakimiś sklepami. Kurwa mać, to jest ogromne, to jest architektura piękna. Czyli sklepieniami, nie żarty. Ale to chyba dobrze, że się to kręci. Bardzo dobrze. Kraków stoi bardzo mocno w hip-hopie. Już mamy takie ekipy, że to jest miasto, przecież jarają się tym na całą Polskę. Mogę powymieniać kilku graczy, albo kilka ekip. To pytanie, czy jest sens. Zawsze jest, dawaj. No Ćwajstaj na przykład. No, bardzo, bardzo fajnie. Abraham Montana. Furiat NH siedząc tutaj. Tych kilku graczy z Plennika, którzy nagrali po kilka numerów. Te wszystkie legendy typu Mazi. Cała firma. Intoksynator. PCP, to wszystko, wiesz co chodzi? Mercedresu. I te wszystkie postacie, co niekoniecznie rapują, ale wrzucają na ścianę na przykład. Cała ta ekipa, to wszystko, to tworzy taką dżunglę, takie getto tutaj krakowskie, że kurwa jest tak pięknie czasami, tylko gdzie jest zima i depresyjna jest. I ona rodzi pewne problemy. No ale takie mamy ukształtowanie geograficzne, że po prostu tutaj jest zima. No i tak, co jest dzisiaj? 2 stopnie na plusie. Kurwa, co to za zima? Minus 20 było jeszcze 30-20 lat temu. To były zimy, kurwa. Jakieś misje. Ja pierdolę. To wszystko, wiesz co? Dzisiaj to jest lajtowy świat. Tylko zepsuty przez narkotyki i przez to wszystko. Przez te wpływy, przez kurwa media społecznościowe, przez nałogi. Myślisz, że jak nie było narkotyków, to świat nie był zepsuty? Kurwa, świat jest od dawna różny. Od początku dziejów jest różny. Kurwa, nie wiem, to jest taka co miałbym przez to rozumieć. Ale ty chcesz o antropologii z mną porozmawiać. No myślę, że byś za dużo nie powiedział na ten temat. No, nie wiem, mogę porozmawiać na wiele tematów. Narzuć jakiś. Nie, no. Rozmawialiśmy o muzyce. Ty mówiłeś, że jest tu wielu graczy w Krakowie. Od groma zawodników. I to tak mocnych przecież. Mordzio, a Buław, kojarzysz takiego gościa z Kazimierzowskiego? No proste. Chłop już, to jest taki talent. No. To co on kurwa nawinął przecież osiedla i bloki dwa razem z tym. Osiedlowym elementem z Bieńczyc. Przecież kurwa, to jest taka zwrota chłopie, że z miazga. No, no. Bardzo on kurwa, on tak ja, on też umie sobie... bardzo dobrze śpiewać ogólnie. Tak, on pracował w teatrze. Ale w centrum też jest mega mocna ekipa rapowa, ale to jest taki deep underground, wiesz co, że ktoś nagrywa po 2-3 numery, albo ktoś nagrywa numery i tylko je puszcza na melanżach i nawet nie wrzuca do sieci. Dziwne zjawisko. No, bo się nie chcą pucować, wiesz co, chodzi. Ale tak, czemu? No bo kurwa przypał jest, wiesz co, chodzi na YouTubie. Wszyscy mają do tego dostęp. I
kreuje się twoja jakaś postać w internecie. Jak wrzucasz dużo różnych rzeczy. Ty nawrzucałeś, kurwa, od groma rzeczy. Ja również. Mój kanał, na moim kanale jest mnóstwo filmów. Zresztą też byłem współtwórcą setek rzeczy na YouTube. To ma ogromne wyświetlenia. Tylko jaki było tyle, że zmiazgał się to przez 10 lat. To komu robiłeś klipy? Ale w Polsce czy za granicą? No to powiedzmy za granicą. Współpracowałem raz ze studiem tatuażu. Z Danii. Pojechałeś tam zrobić filmik promocyjny? Tak. Znaczy pojechałem na luźną ustawkę do ziomka na 2,5 tygodnia. Wziąłem ze sobą prezenty dla nich, pojechałem, ugościli mnie, zrobili mi dziarę, jeszcze mi zostawili hajs. Nie było spodu. Czyli nie ma sensu zadawać takiego pytania, czy w Polsce, czy za granicą, bo wiadomo, że za granicą nie kręciłeś za dużo i takie pytania są bezsensowne. Kręciłem trochę. Coś tam nakręcił jeszcze za tą granicą. Były takie sytuacje, na przykład, że ludzie z UK współpracowali z Polakami i oni wspólnie wysyłali mi materiały do zmontowania. I kurwa, jest parę takich utworów, że nawijają cudzoziemcy, ja im to montowałem. I kurwa, jest miazda. I to ma po set, na przykład 100 tysięcy wyświetleń, pół miliona, że co chodzi, 300 tysięcy. Ale są też takie klasyki, co mają powyżej miliona. Co ty gadasz, to mógłbyś jakiś ten przykład? Jakiegoś klipa takiego? No czekaj, to może do najciekawszej kolaboracji przejdziemy, bo to co zrobiliśmy z Fuzją, to kurwa było z 10 teledysków. Kręciliśmy je tu w Krakowie, jeden nakręciliśmy na Czechach, jeden nakręciliśmy w studio, jeden na bagrach, człowieku. Jest taka miazga. Te numery i tak latają dobrze, przecież Krakowiaczek na przykład. Nie wiem, czy słuchałeś, ale zapewne słuchałeś, bo pewnie. Też na niektórych klipach byłeś. Pewnie. No, sam z Furiatem zrobiliśmy kilka dobrych rzeczy. No, kręciliśmy coś z Karolikiem, pamiętam. Jest taki numer przecież mocny. Czekaj, jak mi się nazywa. Tam nawijał jeszcze, dwóch ziomali nawijał. Niektórzy po burzy topią się w kałuży. No jest, ja tak za bardzo tych starszych nie słucham, ale... No wiem, no ale pamiętam. Ale jeszcze, coś mi było, że to była jedna z pierwszych kolaboracji. I ten traper. Traper. Ja w ogóle nie wiedziałem, co Puliatowi chodzi w tym teledysku. Miałem coś na green screenie zrobić. I kurwa wpadłem na pomysł, że zrobię jakieś szalone gówno. Albo się przyjmie, albo się nie przyjmie. Dzięki byku, rozumiem, że to jest ten żargon hip-hopowy. Ale czekaj. Good shit. Ale napracowałem się nad tym, wiesz o co chodzi. I kurwa mój komputer ciężko to mielił, żeby to kurwa, bo tam było tyle warstw. To było na green screenie, to było kurwa bardzo dużo, to się robiło godzinami. Ale finalnie wyszło coś tak abstrakcyjnego z tego. I tam jest tyle den, i tego teł, i tego wszystkiego, że przecież każdy wyciąga coś innego z tego. I to tworzy magię. To jest prawdziwa sztuka. Wiesz co chodzi? Carlito, ty popełniłeś w życiu pewnie, jak każdy, czy zresztą... Ja popełniłem dziesiątki tysięcy błędów. To widzisz, to po 1000 błędów można było już zacząć wprowadzać jakieś zmiany. Chyba się nie zdenerwujesz, jak wspomnę o tym, że cały sprzęt ci zajebali sprzed klatki, bo sobie zostawiłeś na prawie 20 koła. No chłopak zamiast wnieść po prostu wszystko na górę, to tak chciał na raty i sobie zostawił, poszedł. Nie, inaczej to było. To jak to było dokładnie? Przebiń. No kurwa, byłem przejebany i zamykałem auto, szedłem już z plecakiem do klatury. I kurwa zamykałem pilotem samochód i kurwa się nie zamknął, więc podchodząc do auto zostawiłem plecak koło koła, domknąłem, proszę ja ciebie, bagażnik,
No i już się zawiesiłem, nie wziąłem, kurwa, tego plecaka. Poszedłem na chatę, wróciłem, po 5 minutach już nie było. No i od wtedy troszeczkę się urwały te teledyski. Ale nie. Zapał ostygł, bo też był wtedy połączone to było z melanżem. Nie do końca. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie to niesie skutki. To, że proszę ja ciebie, zajebali mi ten plecak, to było stracenie jakiegoś tam kapitału w postaci tego sprzętu oraz tego, że tam miałem kartę i wróciłem świeżo z klipu. Kurwa, to rodziło przejebany dyskomfort, bo musiałem zorganizować na szybko sprzęt i zrekompensować się i nagrać ten teledysk. Na nowo. Na nowo. No i to się wydarzyło właśnie w ten sposób, że zorganizowałem szybko nowy sprzęt i nagrałem chłopowi od nowa teledysk. I ten teledysk lata dzisiaj po sieci. Kurwa, to było strasznie stresujące. Musiałem pokombinować, żeby było dobrze, kurwa, nie wyjść na ciotę jakąś jebaną. To bardzo ładne. Każdy się może zamieścić. Gorzej było, jak mi zniknął dysk kiedyś. I kurwa, było tam tak dużo materiału. Gdzie ci go chciało? No miałem to na kwadracie, a kurwa ktoś się tam pojawił i sobie to wziął ordynarnie. To widzisz, to dziwnych znajomych masz, bo jak ci sprzed klatki też plecak ktoś zajebał, to mógł to być ktoś obcy przychodzący, ale też mógł ktoś przylukać cię z daleka, że już pobierzesz, wiesz. No ja rozumiem. No kurwa, czasami jestem nieostrożny w tym, co robię. Tak, do tego właśnie chciałem dążyć, tylko nie chciałem tego tak nieładnie. No kurwa, no wynika to z tego, że poniekąd mam to i tak w chuju. Nie, możesz mieć to w chuju, bo mieszkasz u rodziców, a teraz masz jeszcze z mopsu wszystko. Więc dlatego, jakbyś musiał zapierdalać i wiedziałbyś, że wylądujesz na bruku, nie do końca. To nie mógłbyś tego mieć w chuju. Nie, to już... Wiem, że masz problemy na przykład z jakieś tam inne swoje, więc to może w jakiś sposób cię trochę usprawiedliwić, tak? Ale pamiętam, że wtedy, co zajebali ten sprzęt i to wszystko, to wtedy ćwiczyłeś, były podjazdy i... Ale do tej pory są. No ale z głową już nie jest tak samo. Z głową jest inaczej, bo nie zaznaję spokoju tak, jak bym chciał. Ale pracuję sobie teraz na to, żeby ten spokój osiągać cały czas. Karli, to zanim to dzisiaj przybył, przespał 30 godzin. Tak, w końcu się wyspałem po misji. Ciężkiej. Ale jestem zaangażowany w parę rzeczy i kurwa wymaga to ode mnie czasami, żebym nie spał. A czasami jak się mogę się wyspać, to śpię w chuj i się regeneruję przejebanie. Zarzucam sobie suple, kurwa robię sobie kąpiele w jakichś solach, człowiek wiesz co chodzi. Gorące, piję herbatki. Na razie masz takie życie lajtowe, coś tam sobie pojedziesz, mówisz, że ktoś ci bliknie, ktoś coś tam ten. Nie, to nie jest takie łatwe. To jest wszystko ciężkie i trudne. Stan jest na pewno ciężki i trudny, ale sam sposób pozyskiwania, że tak powiem, pieniędzy nie. Nie musisz stać pod noclegownią jakąś, prawda, i prosić o metr kwadratowy, żeby się przespać. Zamierzasz w którymś momencie, jak się unormuje troszeczkę z głową, coś zrobić takiego, co naprawdę przyniesie korzyści, co... Tak, oczywiście. Co nie będzie tylko jakąś gadką. Oczywiście, że tak. Co masz w planach? Wiele ciekawych inicjatyw. Już wiele się zaangażowałem, jakby wiele dobrego zrobiłem w życiu i cały czas to robię po prostu. Karli to ostatnio wymieniał z 15 rzeczy, które chce robić. Kolega mój mu mówi, że jednak lepiej zrobić mniej tych rzeczy, a skupić się konkretnie niż 100 tysięcy rzeczy na raz, jeszcze biorąc pod uwagę, że czasem jest zdrowie lepsze, czasem gorsze. No zależy, jak jesteś w chorym systemie, to musisz kurwa jakoś kombinować, no i tyle. System jest chory wszędzie, wiesz. Wszędzie można dostrzec choroby systemu. Dokładnie, w każdym kraju. No. A więc chyba trzeba jakoś z tym żyć, jakoś się oswoić, przyzwyczaić, do tego wszystkiego próbować przeciwdziałać, aby system był coraz lepszy. Zdania są podzielone, ludzie mają przeróżne zdania. Masy są, społeczeństwo jest tak ogłupiane, że szansa jest coraz bardziej nikła.
I Nie ma. Dobrze ci żyje, czy źle ci żyje? Obecnie tu. W takiej postaci, w jakiej jesteś. Z tym bagażem doświadczeń, z tym kapitałem ludzkim, z tym, że masz pracę. Dobrze ci jest, czy jednak cię trapi coś? Jak to u ciebie wygląda? trapi mnie coś każdego dnia, mówię szczerze. Czasem się załamuję. Nie wiem, czy to był kryzys wieku średniego, ale załamany jestem, że mi kurwa z 10 albo 15 lat uciekło. Teraz pomagam takiemu chłopakowi. Pracujemy chwilkę z takim chłopakiem 13-letnim. To sobie tak myślę, że on mógłby być moim synem bez problemu, wiesz. I sobie wyobrażam, wiesz. Także, a oprócz tego milion innych rzeczy z tyłu głowy mnie trapi. I przez to może nie żyje mi się najlepiej. No ale wiesz, w porównaniu do tego, jakie miałem troszkę dzieciństwo, nie najlepsze i tak dalej, to jest lepiej, no jest lepiej. Ale brakuje tego prawdziwego szczęścia w życiu. Nieraz człowiek patrzy na kogoś, kto sobie zajebiście ułożył, co ma fajnie, wiesz. No to nie wypada nikomu zazdrościć, ale człowiek patrzy troszeczkę z taką odrobiną tego bólu, wiesz. Oczywiście nie tak, żeby życzyć komuś, żeby ją miał źle czy coś, tylko fajnie by było, jakby też tu się polepszyło, wiesz. No wiadomo, często jak sobie człowiek zapracuje, tak ma, no. Nie wszystko jest winą tego, że ktoś miał ciężkie dzieciństwo, czy tego, że tam go wjebali na przykład za darmo do puchy i przez to sobie jeszcze więcej problemów później narobił. Bo to też ma niesamowite znaczenie. Niemniej jednak, ja gdybym pewnie wiele rzeczy sobie lepiej ogarnął albo schował ego wiele lat temu, to w ogóle był w zupełnie innym miejscu. I teraz pytanie, bo nieraz widzę kogoś, kto jest taki, wiesz, zbuntowany i młody, i ciężko bardzo jest mu wytłumaczyć, żeby jak najszybciej schował to ego, żeby sobie zamknął mordę i żeby raczej słuchał, wiesz, i szedł w tą dobrą stronę, nie? Młodzież ma to czasem do siebie, że wiesz, po swojemu chcę. Także pytanie jest względne, gdyż ja, no, to zależy właśnie od wielu różnych rzeczy i kwestii, czy ja jestem szczęśliwy. Ale jakbyś zapytał na przykład wielu moich znajomych, to oni się każdego ranka budzą w miarę szczęśliwi, oni mają jakąś fajną pracę. Często już żonę, dzieci, wiesz. To myślę, że im się żyje szczęśliwie i że sami by mogli tak odpowiedzieć. Ja mam nadzieję, że za niedługo też tak może ci będę musiał powiedzieć. Ale tu nie mieliśmy rozmawiać o mnie, tylko przybyłeś tutaj pogadać o wielu ciekawych rzeczach. Ja bym chciał o rapie porozmawiać. No to nawijaj. No, jest tak dużo dobrych składów na świecie, że jak ja tego słucham i jest YouTube, gdzie możesz sobie samemu kreować playlisty i tak dalej, to przecież jest miazga. Lubisz słuchać całych albumów na przykład? Jakichś nowych? Czy raczej jesteś zamknięty w jakimś jednym kręgu muzycznym? Kiedyś słuchałem na przykład całych albumów HG czy coś, natomiast od wielu lat to nie spotkałem takiego całego albumu Kozaka, żeby można było nad wszystkimi kawałkami siedzieć i tak bujać głową, wiesz. A nawet jak nie bujać głową, to zajebiście się skupić i powiedzieć, o, ale to piękne. Fajnie, przeważnie 2-3 fajne kawałki, może z 5-6, wiesz. Czyli uważasz, że w płytach są tak zwane wypełniacze albo drzuty. Uważam, że lepiej czasem sieknąć playlistę z samych dobrych nut Czyli i sobie singli słuchać. najlepiej. Z teledyskami jakimiś kotami. Niekoniecznie. Popatrz, Zajebiście jakie to masz dużo głośniki, kawałków. człowieku, przecież. Czy jak Kolumny. zapadasz z nich, kurwa, kozaka, to jest dobrze. Wiesz, to nie są aż tak bardzo głośne, bo jamaszki fajna jakość Ale jest nie muszą dźwięku, być głośne. natomiast nigdy ich nie słucham za głośno, bo jednak sąsiedzi wie, że coś, to jest Wiadomo. kawalerka. Oczywiście. No. Kulturka. Tak, Ale ale przekaz odbierzesz z kawałka. jak mieszkam, to nie było żadnego melanżu Ale jeszcze przekaz wcześniej. odbierzesz z kawałka, prawda? Nie Nie musi lecieć rozumiem. głośno. Tak, przekaz No odbiorę, nawet właśnie. dziomeczko na bardzo niskiej głośności. No właśnie. No właśnie, przecież tyle dobrego przekazu jest w rapie. Właśnie w oldschoolu polskim. Są takie ekipy. Taki był, kurwa,
Że jak znasz historię tego wszystkiego, to jest taka miazga. Mamy takich wybitnych raperów, kurwa, w Polsce, że jest koniec. Kurwa. Mamy takie kolaboracje z cudzoziemcami, że jest miazga. Na przykład u ciebie w mieście 2 z Lil Dabem. Tak? On Lil Dab miał? Chłopie, przecież tam jest taka miazga, tam jest OSTR. Tarabanie do Dapa. Tam jest OSTR, Ero, PZ, Wienio, Foster chyba. Jest skrecze na koniec, są. Chłop, już tam się dzieje taka miazga, że jest koniec. Ten lider na koniec wjeżdża na takim kurwa stylu człowieku, że przecież... I pies chyba chce się dostać do środka. Wiem, widzę od 20 minut. Okej. Ale niestety też chwileczkę muszę tutaj jeszcze podziałać, bo strasznie przeszkadza, wiesz? Ma nadprodukcję testosteronu, dostał przedwczoraj implant kastracyjny, troszkę mu się jajka pomniejszą. Nie miałem serca mu urwać jajek, chociaż tu wszyscy mówią, że to należy zrobić. No i trzeba chwilę poczekać. Z kolaboracji takich oldschoolowych to nie wiem, czy nie lepsze, na przykład jak tam na Ziperze ten Soundkaj. Chłopie, Soundkaj to taka miazga. Ja się naprawdę to z takim sentymentem. Zipera, przecież ten kawałek to są, co Gorilla robią. No to właśnie ten klip. Just give me some. Just give me some. Chłopie, przecież to kurwa jest taki klasyk. To jest takie mocne. Soundtrack. To jest taka miazga, chłop. Ale z kolaboracji to PCP zdecydowanie. To jest płyta przepełniona kozakami. No, to jest cała tam od pierwszego do ostatniego bardzo fajnie leci. Są trzy składy. Tak? Co mamy? Od północy jest Deluxe. Z Warszawy jest... To był Bastek niedawno na wywiadzie, Czekaj. Z Warszawy kto jest? PCB. Bez cenzury, tak? JWP. Nie, JWP albo bez cenzury. Bo oni tak wspólnie działają. No i Kraków, czyli... Kto tam był? Mercedesu, Bastek i Tobi chyba, tak? Jak, dokładnie tak. Jak ktoś będzie słuchał cię, pomyśli, kurwa, ty to zajebiste kolaboracje i mówisz nagle, ale kto tam byłby? To jest, może nie wziąć nas poważnie. Znaczy, ja się tym jaram akurat. Mieliśmy gadać o rapie, to pewnie. Ktoś napisał ostatnio, że się śmiałem za bardzo i że to może z ciebie jeszcze coś. Chyba rozumiesz, że się nie nabijam z ciebie, tylko może z tego ewentualnie co mówisz. Możliwe. Bo tak to... Możliwe. Bierzesz to pod uwagę, rozumiem? Słucham tego. Akceptuję to, jakim jest. Ty byś mógł coś, możesz zrzucić z filozofii. Z filozofii? To nie jest moja najmocniejsza strona. Musiałbym się przygotować. Oj, ziomeczko, to musiałbyś się przygotowywać chyba z 2 lata. Z całym szacunkiem. Nie. No zależy. Myślisz, że poszedłbym do źródła i porozmawiał. Jakąś ściągę na Wikipedii byś przeczytał. Literatura. Filozofia bazuje na literaturze akurat. Poszedłem do biblioteki. Jest na Rajskiej zajebista. Masz kilkaset stanowisk, masz kurwa otoczone z całymi książkami. Ja tam spędzałem czas. To fajnie. Filozofia. Wszyscy są cicho, człowiek. To jest taka kultura, że jest koniec. No, na pewno jest trzymany poziom. Bazowała przez wcześniejsze wieki, a teraz, wiesz, jest moda audiobooków na przykład i można, zanim dotrzesz tam, okej, prawda, tam, gdzie wspomniałeś o tym miejscu, to możesz już w trakcie, w autobusie przez 40 minut słuchać i wiesz, i wyciągać z tego coś tak, że to jest nawet dobre, to z jakiej dziedziny jesteś dobry i mógłbyś coś rzucić? Co, zrobienia teledysków czy z montażu?
Aha. Czyli z edycji dźwięku. A. Pytam o dziedzinę, ale jak mówisz o, no to już mówię o kwestiach... To są dla mnie ciekawsze dziedziny. Bo są związane bezpośrednio z tym, co kocham. No to jak wygląda cały montaż? Na co kładziesz największy nacisk? Najpierw przede wszystkim trzeba obrać jakąś rozmowę na temat tego, co robimy w ogóle. No jeżeli jest to teledysk, powiedzmy, tak, to rozumiem, że masz dużo ujęć, wrzucasz, wybierasz najlepsze. Nie, to jest bardzo skrócone, co powiedziałeś. To jest cały proces, który trwa godzinami, trzeba to robić. No ja nie powiedziałem, że ty to robisz bardzo krótko. No wiem, ale streściłeś się do trzech słów, jakby to było taki... Wiesz, ja to musisz kurwa się tak zaangażować. Mogłeś to tak odebrać. Tak, to odebrałem. Ale rozumiem, że to był skrót, żeby nawiązać do tego, że... To rozszerz, jak to wygląda dokładnie. No dobra, najpierw musisz nagrać pliki kamerą, tak? Czyli musisz zorganizować cokolwiek, żeby się wydarzyło przed kamerą, żeby to zarejestrować najpierw, potem to obrobić w komputerze za pomocą programu edycyjnego, żeby finalnie to wyeksportować do pliku i wrzucić do platformy streamingowej typu YouTube lub jakiejkolwiek innej, prawda? I no, cały ten proces montażu jest trudny, bo musisz już mieć pliki, musisz je zaimportować do programu. A co w tym jest trudnego? No bo po pierwsze te pliki, mówiąc potocznie, ważą, zależy z jakiej są kamery. Po drugie musisz mieć komputer, który jest drogi do tego, żeby go obsłużyć. Jeżeli ma komputer odpowiednie parametry, to wtedy szybko dosyć się zgrywa. Poza tym możesz to robić w nocy, na przykład czy wychodzić, gdzie wychodzisz na godzinę, to się zgrywa. No, przecież nikt nie ślęczy nad komputerem i nie czeka, aż minie, wiesz, i się prześle. No wiem, ale chodzi o to, że jak nagrasz na przykład pliki jakąś zajebistą kamerą naprawdę, to musisz naprawdę kompa za 15 koła, żeby to obsłużyć. Ja wiem, bo teraz do filmu chcieliśmy pożyczać kamerę Red, bo była na promocji za 1600 zł. To jest taki na 4 dni, proszę ciebie, tylko się okazuje, że jedna minuta chyba ważyła bodajże 100 gigabajtów. Na 10 minut 1 tera było chyba potrzebna. No i też kolegi komputer mogły mieć delikatne problemy z tym właśnie. Nie tylko jak chodzi o wagę, ale też właśnie... Można wynająć montażownię na jeden dzień na przykład i to zmontować spokojnie. W dobie tego, że można wszystko wynajmować, jest to zajebiste, że jak chcesz, to sobie wynajmujesz taki komputer. Znaczy parę dni i sobie montujesz kozaka. Albo wbijasz gdzieś, gdzie jest komputer. Kurwa, tego jest w chuj. Nie musisz tego posiadać na dany moment. Nie chcesz czasami generować i mieć przedmiotów. Ogranicza cię to w jakiś sposób. Musisz to gdzieś trzymać. Kurwa, przepraszam, brakuje słowa. Musisz to archiwizować, gdzieś to przetrzymywać, to jest kurwa niewygodne, to niesie ze sobą... Jeżeli już wytniesz najlepsze sceny, to całą resztę możesz usuwać. Tak, ale nie rozumiesz. Jak masz komputer, dyski, to wszystko, prawda? To kurwa... To coś kosztuje, prawda? I nie chcesz tego trzymać czasami w miejscu, gdzie każdy ma do tego dostęp. To wiadomo. A czasami masz pojebaną rodzinę albo cokolwiek i się wydarzają jakieś dziwne rzeczy, prawda? Nagle coś ci znika. I jest to mega przypałowe. Bo były to na przykład dane twojego kolegi. Bo nagraliśmy teledysk, przyjechał i wiesz co? I cię taka chujnia spotyka na przykład. I musisz to jakoś odkręcić, żeby być z twarzą z tego. To generowało największy stres. No to było stresująco, prawda? No kurwa, było w chuj. Bo to kurwa, ja pierdolę, kosztowało mnie też pieniądze. Ktoś mi na przykład zapłacił zaliczkę. A ja już nie miałem możliwości nagrania z nimi ponownie w takich samych okolicznościach i musiałem jeszcze zwrócić tę zaliczkę. A straciłem sprzęt, czyli tak zwany hardware oraz ujęcia w środku. Straciłem podwójnie, bo straciłem wartość intelektualną oraz majątek, mienie. Ale powiedzmy, że w warunkach to jest czeski film, wiesz, bardziej normalnych, nie czeskich filmów, ktoś, komu nigdy nic nie ginie z pokoju, ma go na klucz, bądź też ma hasła odpowiednie, zabezpieczenia na tych urządzeniach, nie wiadomo co. Jest normalna sytuacja, nikomu nie ginie, no to nie ma tego całego problemu, nie ma tego stresu i można sobie działać, nie? Więc
No właśnie. Więc ja się chwilowo nie angażuję w żadne kolaboracje, bo póki sobie nie ogarnę swojego kwadratu. Po prostu. A to chcesz powiedzieć przez to, że między innymi przerwałeś dlatego, że w domu ginęły ci dyski albo jakieś tak, rzeczy? Tak. O kurczę, no to rzeczywiście ciekawe. Nie wiem co powiedzieć, rzadko kiedy mam tak w życiu, ale nie wiem co powiedzieć. No chujowo, nie? Wiesz coś, masz kurwa nieprzyjaciół, masz brata, masz jakichś wujków pojebanych, wiesz? Czasami nie masz na to wpływu. Nie no, mi się wydaje, że po tym jak rozmawiałeś ostatnio z tatą, gracie sobie w karty, w brydża, prawda, i wszystko, jaka mniej więcej jest relacja, to w domu chcą ci chyba pomóc. Może ktoś przeglądał w ramach tego, żeby się obawiał czegoś czy coś, a nie żeby to ukraść. Ktoś, kto cię wychował, całe życie ci pakował do lodówki szyneczkę, to wątpię, żeby chciał cię okraść z jakiejś kamery, którą ci kupił. Ale ja nie mówię, że to była moja najbliższa rodzina. Aha, tylko jakieś wujki. Nie posądzam ich bezpośrednio. A bierzesz pod uwagę jeszcze inne rzeczy, że może w międzyczasie przyszedł jakiś ziomeczek i on dźwignął? No, wiem, że to jest tak bardzo prawdopodobne, że aż pewne, ale ja nie do końca o tym wiem. No, to prawda. To jest tak zwane przejęcie mienia. Ktoś wchodzi i bierze po prostu, bo kto mu co zrobi, wiesz, co zrobi. Co mój ojciec, który jest pochorowany i ma 60 lat, wyskoczy do kogokolwiek? Ty co, nie myślałeś o tym, żeby zamontować zamek w drzwiach? Nie no, ale są takie sposoby, że ktoś te drzwi otworzy. To aż takich masz fachowców? Kurwa, no to są osoby, które pełnią przejmowane funkcje w firmach jakichś, w spółkach. No to wątpię, żeby tam z elektropikiem stał i delikatnie ci wkładeczkę tam wiesz, długo. Nie no, są różne sposoby. Ja już czy złama ma. Ja już nie ignoruję, w sumie to nie interesuje. Jest dla mnie mało istotne. Jakby przejmując się tym, na ciebie spływa zła energia, a ja nie chcę złej energii. Dobrą energię to zapewne będziesz miał, jak zaczniesz znowu robić klipy i się czymś zajmiesz pożytecznym. No ja mam dobrą energię. No to bardzo dobrze. Gratulacje. Dziękuję ci. Oprócz tej dobrej energii warto byłoby też ruszyć zacząć dupę i coś robić. No ale nie bój się o to, ja bardzo dużo rzeczy robię. Chcesz o tym pogadać? Jest to temat jakiś szerszy. Ile mam czasu? Ja też czas nas nie ogranicza. A to jest podpięte do prądu? Nie, to jest podpięte do podwiatrach. Taki z Niemiec. Nie wiem, sam tworzę muzykę. Z Germanii. Sam tworzę muzykę i vlogi i tak dalej. To jest kreatywne i twórcze. Jakie vlogi? Przecież ja tam cię nigdzie nie widziałem, zioma. No to wejdź na mój kanał. Masz tam? No, na kanale są, na 25TL, niezmiennie. O czym tam opowiadasz, można wiedzieć? Tak w skrócie? Jest na przykład film o mnie, można sobie powiedzieć, 6,5 minuty trwa. Kurczę, też mi głupio, że jestem tak nieprzygotowany. Antoni Skrzyniarz, Przestrzeń konfliktu. I był to projekt studencki na Uniwersytecie Pedagogicznym. I generalnie finał tej imprezy miał miejsce w kinie Paradox. Gdzie były wyświetlane wszystkie 12 filmów tych zaangażowanych studentów, w tym nasz. I byłem w kinie na filmie o sobie. I to było tak... Też ostatnio wynająłem pisarę kinową, poszliśmy młodej. Przecież to jest taka miazga. Można sobie obejrzeć tą przestrzeń konfliktu, ona jest bardzo ciekawa. Zrobił to Antek, mój ziomal. Bezpiku. Pozdrawiamy Antka, bo zrobił dobrą robotę. Chuj, można sobie obejrzeć. Czekaj, ja sobie biorę kurtałek. Mnie się zimno zbiera. Spadki nastroju i spadki temperatury. Palenie frana.
Dobre sporty, na poziomie wysokim. Pies na mnie obcina. Widzicie. To jak wygląda to robienie klipów? No można robić tańszymi sprzętami. Mam taką kamerkę jedną fajną. Bez klipu. Tania czy droga? Wrzucasz ten materiał. Zrobiliśmy ją teledyski do RTTT i do Nitrozepam na przykład. Albo Zioma nam robi. Założyliśmy coś takiego jak MG Crew. Wiem, bo o tym już mówiłeś, tylko powiedz, czy mógłbyś wytłumaczyć, jak robi się na przykład teledysk? No dobra, no to tak. Przede wszystkim trzeba mieć co nagrać, czyli jest to raper, albo jakieś czynności, które ktoś wykonuje, albo jakiś pejzaż, krajobraz. Nie musisz to nagrać kamerą. W tym momencie, prawda? Nie jest ważne, co musisz to włączyć, jest. Musisz, tak. To wszyscy wiemy, że trzeba rekord, ale mógłbyś przejść do rzeczy, które są mniej oczywiste. No tak. No to musisz to zedytować w programie. O tym chcesz słuchać? Tak. No to masz do tego programy takie jak Adobe Premiere Pro, albo DaVinci Resolve, albo After Effects. Premierka. Albo Sony Vegas. No i tam importujesz pliki, prawda? Musisz je wrzucić, obrobić, zedytować, pociąć, poukładać, wrzucić efekty, pokolorować każdy. Ty to robiłeś długo, a ktoś mógłby to robić 10 lat. Długo? Nie, pytam, jeden teledysk na przykład, czy robiłeś bardzo długo? No chuj teledysków robiłem długo, chuj robiłem krótko. Od czego to zależało? No jak było w chuj materiału, to nie zrobisz tego w godzinę. A jak masz 3 ujęcia, no to pierdolniesz szybko. A jak masz kurwa setki rzeczy, to musisz kurwa siedzieć, przekminiać, kurwa ustawiać, oglądać, patrzeć, czy to się lepi, czy to ma sens, czy jest to spójne. Przekminiać, układać, dodawać efekty, dbać o każdy detal, przesuwać kurwa milimetry, o klatki, przestawiać kurwa, wiesz, cały czas musisz decydować na bieżąco, nie masz kurwa czasu. Robisz kurwa setki operacji w tym kurwa, napierdalasz myszką kurwa jak programiści, wiesz, nie lecą tak, obie. Musisz siedzieć tak, CV w opie i lecisz, nie? Kurwa, to musisz napierdalać po prostu. Musisz mieć kurwa tempo człowieka jak hard. Ale jak robisz to zbyt szybko, to możesz pominąć jakiś ważny szczegół, albo nie wybierzesz najlepszej scenki przez to, że się no spieszy. Dlatego musisz być przygotowany i wiedzieć, co chcesz osiągnąć od razu. Bo na pewno musisz być skuteczny. Na wstępie na 100% trzeba osiągnąć. Czasami zrobisz babola, ale ja się nastawiam na ilość. Czasami zainteresowałem parę rzeczy. Czasami tak, zależy w jakiej dziedzinie. Ale robiąc, ja stwierdziłem, że będę masowo robił. Za każdy hajs chodzę w każdy deal, wiesz co chodzi. Zrobiłem tego setki. I kurwa, całe to doświadczenie, wszystko to, co się wydarzyło, spowodowało, że po prostu zacząłem się na tym znać przy okazji. Sam słuchałem muzyki, sam kolekcjonowałem płyty kiedyś. Sam tą muzykę robię, sam tą muzykę obrabiam i tak dalej. Umiem to wszystko zrobić. Ale tylko spotykają mnie pewne, czasami kurwa, przykre rzeczy w życiu, które mnie wyłączają, ograniczają. Poddają mnie kurwa próbie i kurwa, dostaję taką karę czasami. Te wszystkie szpitale psychiatryczne, to całe gówno, które muszę przejść. Przecież to, co tam się dzieje, to jest taka kurwa abstrakcja. To jest tak kurwa haniebne i w tym systemie, w tym NFZ, z tymi psami, z tym wszystkim, że kurwa jest problem. Nagle znikasz na 2 miesiące, bo cię haltują i wdupcasz się do psychiatryka, więc sobie. I cię zapinają pasami. Odcinają cię absolutnie od wszystkiego. Nie masz problem, kurwa, bo musisz diametralnie zmienić swój styl bycia. I nagle cię przestaje obchodzić ocena. Przestaje cię obchodzić to, czy ktoś ci może wjechać na kwadrat, bo i tak w jakiś sposób masz pochytane tak, że w każdej sytuacji się odnajdziesz. To jest forma też treningu i hardu, wiesz co chodzi. Ale myślę, że takie hardowanie się nie skończy się w końcu na tym, że wymięknie psycha? Nie. Ja jestem absolutnie pewny tego, że osiągnę to, co, nad czym pracuję, też coś. Tak, to tak sobie, no to wiadomo. Ale z tą pewnością jeszcze musisz oczywiście jakiś ruch. No wiadomo, musisz być też pokorny w pewnych sytuacjach i powściągliwy z pewnymi rzeczami. Musisz wyważyć to wszystko, prawda, żeby to miało odpowiedni ton, takt i to wszystko. To nie jest takie easy. To jest w chuj trudna sztuka. Rzeczywiście, to jest samo życie. Samo życie. To co, masz problemy z nawiązywaniem kontaktów albo... Nie mam.
Mam problem z czym? Z wieloma innymi rzeczami. I widzisz jakieś rozwiązanie? No jest wiele ciekawych inicjatyw, które możesz podjąć, żeby pomóc im. Można nieść pomoc. Oczywiście, to w ogóle należy. Ale dopiero jak się sobie pomoże, jak jest ku temu możliwości, tak, to trzeba popatrzeć dalej. No nie, nie brakuje w życiu, wiesz co? No super. Czasem się nie przelewa, ale nie narzeka, że tak jest najlepiej, tylko... Ja staram, jestem lokalnym patriotą i często kładę pieniądze tam, gdzie moi ludzie zarabiają, wiesz co? Kupuję jedzenie, kupuję jakieś przedmioty. Ja również. Staram się w tą stronę iść. Natomiast do polskich sklepów. Czy ty widzisz często jakieś rozwiązanie dla siebie, żeby się polepszyło? Ja lubię tam podróżować, zwłaszcza tam, gdzie jest ciepło. W pierwszym dogodnym momencie sobie kurwa polecę tam, gdzie jest ciepło, prawda? I tam się czuję wolny, inny. Tam, gdzie jest ciepło, tam, gdzie mam jakieś inne obowiązki, prawa. Czy masz w planach, albo widzisz jakąś nadzieję na to, aby bez żadnych wyjazdów, abyś mógł poczuć się tutaj tak samo wolny jak na jakiejś plaży w Espanii? Czasami tak, czasami nie. Jak czasami tak? Zależy, to zależy od terenu, miejsca, sytuacji, w jakiej jesteś. Nie, tutaj, na naszym terenie, we wszystkich różnych sytuacjach. Zdefiniuj nasz teren. Kraków powiedzmy. No Kraków, bo ty tożsamiesz się z Hutą, prawda? Ale no, to nie ma najmniejszego teraz znaczenia. Nie, nie jaka ma dzielnica Krakowa? Ci mówisz o całości. Byczku, ja mówię ci, żebyś ty tu w Polsce mógł poczuć się wolny. W całej Polsce? W Warszawie, w innych miastach też, czy tylko tu w Krakowie, wiesz? A co, narobiłeś bałów w Pruszkowie, że cię chcą odpalić? Nie. Żebyś miał się tam nie czuć, miał się tam czuć inaczej niż w Poznaniu i gdzie indziej? Nie. To tutaj brniesz w te głupie pytania i wiesz o co chodzi, niepotrzebną głupią gadkę. Ja zadaję ci proste pytanie, mordeczko. Czy ty widzisz jakiekolwiek rozwiązanie na to, aby tutaj, w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu, czuć się tak swobodnie jak gdzieś tam na plaży w Hiszpanii? Tak, oczywiście. Żebyś tutaj mógł jak się tak poczuć i żeby się ta sytuacja unormowała w pełni. Jak sobie zorganizuję pewne warunki, to tak. Jakie konkretnie? Zależy od wielu czynników, prawda? Bo musisz mieć jakieś miejsce, do którego masz dostęp, typu mieszkanie. No powiedzmy, miałbyś tutaj kwadrat. Musisz mieć na rachunki. Powiedzmy, że masz na kwadrat. Na jedzenie, na wiesz, na jedzenie dla psa. Na te wszystkie rzeczy, które na co dzień są potrzebne, ubrania. Wiem, codziennie śmigam po podrogi, bo nie jest słuchaj. Wiem o tym. No, to wszystko jest kosztowne, prawda? No, ale powiedzmy, że no... Nagle znalazłeś pracę. No, ale ja w wielu pracach pracowałem. I nie otrzymałeś się długo. Nie, wszystko było w porządku. Latami pracowałem, na taryfie 3 lata. Na dostawach ze 4 łącznie. O kurczę. Na jakichś zmyłakach, wiesz co chodzi? O kurczę, to za to dalej. Na Meleksach jakichś tam próbowali. No a w międzyczasie te klipy przecież. No jest setki klipów, przecież to jest trochę jak prawda. Jest, no rzeczywiście. Handel jakimś towarem też była. Jeździliśmy kurwa do outletów. Jakimś towarem. Przecież kurwa, tyle ile nawoziliśmy rzeczy, to był koniec. Raz. Całe auto człowieku, kozaczku. Jakiś Lacoste, Bossy, wiesz co chodzi, Ralphy, Lamartinki. I teraz rozumiem, nie idziesz do żadnej takiej roboty, ponieważ nie. Ci się nie chce. No, tak. I nie jest najgorzej. Tak. No. I tak bez pracy. Nawet jak masz dużo zajawek ich. Mam zarejestrowaną firmę. Po chwilowo jest zarejestrowana. Ale mogę odwiesić w każdym momencie. Z
pozycji jak sięgniesz z dwa klipy tylko miesięcznie, to możesz też śmigać na działalności nierejestrowanej. Proszę? A słyszysz o takim terminie jak kreatywna księgowość? Słyszałem o wielu takich terminach, ale nie za bardzo się tym interesowałem. Okay, nie okay. Dlatego, że jestem na to za głupi, tylko wręcz przeciwnie. Nie mam czasu na te papierkowe, biurokratyczne dęby małych. To trzeba jak najszybciej zlikwidować. Tak. Czyli uważasz, że system jest do zmiany? To nie tylko ja tak uważam. Czy uważasz, że tak uważa społeczeństwo? Przynajmniej 20 milionów Polaków, ale to takie przynajmniej. To jest ponad połowa na ten moment. To zróbmy to. Wejdź do kamery. Co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć do kamery? Zróbmy to. Zróbmy to, byczki. Widzicie, jaki przekonywujący jest Karzeł? Po takim zdaniu to wszyscy mogą wylecieć, wyrzucić, porzucą domy i wybiegną na ulicę. Morda, do tego musiałbyś mieć propagandę wiele lat, wyrzucić. No dobra, powiedziałeś to, co powiedziałem. Ale tak, trzeba być za tym, że ludzie się obudzą, wyjdą na ulicę, że się bardziej zjednoczą. Tak. Co, mordo, będziemy powoli kończyć. Widzę, że się zjarałeś. No, także żegnam was. Jeszcze zrobimy następny odcinek z Karlitem. Będziemy się starać nie mówić oczywiście o tym samym. A na ten moment pozdróweczka z Parcikiem, elo.